Dzisiaj spróbujemy nauczyć się, jak się mnoży i dzieli w przypadku, gdy występują w działaniu liczby ujemne. Zobaczmy pierwszy taki przykład, który pokaże nam, że jest to bardzo przyjemne. Wyobraźmy sobie 3 razy 2. Tutaj nie ma żadnych liczb ujemnych, ale chcę przypomnieć zamianę mnożenia na dodawanie. To jest to samo co 3 plus 3, a to jest 6. No i teraz dodajmy liczby ujemne. To znaczy minus 3 razy 2 równa się. Zamieniamy na dodawanie. Będzie to minus 3 dodać minus 3 równa się. Powinieneś już wiedzieć, że to jest dokładnie to samo, co skoro mamy plus i minus, to dodać minus 3 to jest to samo, co odjąć 3. A od czego odjąć? Od minus 3. Przypominam to. Tak, jeśli tutaj gdzieś mamy minus 3, skoro mamy odjąć, idziemy w lewo i wynik to minus 6. I teraz bardzo budząca wiele nadziei obserwacja. 6 minus 6. Wynik jest bardzo podobny. I to jest bardzo fajna informacja, jeśli chodzi o mnożenie lub dzielenie. Wystarczy wiedzieć, kiedy wynik ma być z minusem, a kiedy nie. Co więcej, te zasady w sumie to już znasz. Zasada pierwsza. Będę ją pisał na klawiaturze, żeby było czytelniejsze. Otóż w mnożeniu i dzieleniu, zróbmy to sobie większe, plus i minus dają minus. Co to oznacza? Dokładnie to, co stało się w przykładzie powyżej. Mieliśmy liczbę ujemną, tę, i pomnożyliśmy ją przez liczbę dodatnią. A wynik jest liczbą ujemną z minusem. I tak działają w zasadzie wszystkie przykłady. Jeszcze kilka zróbmy. 4 razy minus 3. Czyli jeszcze raz tak, podsumowując. Liczymy sobie w pamięci, tak jakby tych minusów nie było. 4 razy 3 to jest 12. I teraz zastanawiamy się, jaki będzie znak wyniku. 4 jest liczbą dodatnią, czyli plus, a minus 3 liczbą ujemną. W związku z czym wynikiem nie będzie 12, a minus 12. Następny przykład. Jest mnożenie i dzielenie. No to zobaczmy. 12 podzielić na minus 2. Równa się. Liczę sobie na początku 12 podzielić na 2. To jest oczywiście 6. No i teraz zastanawiam się, jaki będzie znak wyniku. 12 jest liczbą dodatnią, minus 2 liczbą ujemną, plus i minus mają dać minus, więc wynik to minus 6. Zobaczmy jeszcze jeden przykład. Minus 10 podzielić na 5 i podzielić na 4. Czyli teraz już będzie nam tutaj działała kolejność wykonywania działań. Powinieneś pamiętać, że na początku należy wykonać to pierwsze dzielenie. No to liczymy, tak jakbyśmy mieli zwykłe 10 podzielić na 5. To jest oczywiście 2. Patrzymy na znak. Minus 10, liczba ujemna, podzielić na 5, liczba dodatnia. W związku z czym wynik będzie liczbą ujemną, minus 2. Przepisuję dalszą część działania, czyli podzielić na minus 4. I znowu
Zastanawiam się na początku, ile to jest 2 podzielić na 4. Powinieneś pamiętać taką własność, że jeżeli mamy podzielić ze sobą dwie liczby, na przykład a podzielić na b, to możemy je zawsze zamienić na ułamek a przez b. I tak zrobimy tutaj. 2 podzielić na 4 to będzie ułamek 2 czwarte. I zastanawiamy się tylko nad znakiem. Minus 2, liczba ujemna, 4, liczba dodatnia. Minus i plus w wyniku dają minus, czyli minus 2 czwarte. Możemy skrócić na minus 1 drugą. No i to tyle tajemnej wiedzy. Znaczy, trzeba jeszcze umieć rozwiązać drugi typ przykładów, to znaczy, a co, jeżeli w działaniu występują dwie liczby ujemne. I o tym dalsza część. Czyli chodzi nam o na przykład rozwiązywanie takich przykładów jak minus 4 podzielić na minus 2. Czyli że obie te liczby są ujemne, czyli mają znak minus. No i tutaj z pomocą nam przychodzi druga zasada, mianowicie, że w mnożeniu i dzieleniu minus i minus dają plus. Czyli znowu, w praktyce jak to działa? Liczę sobie, tak jakbym miał tutaj po prostu 4 podzielić na 2. To jest oczywiście 2. Skoro mam dwie liczby ujemne, czyli minus i minus, to w wyniku będzie plus. I pewnie oczywiście nie piszę tutaj plus, po prostu wynik jest dodatnią liczbą 2. I już. Zobaczmy następny przykład. Minus 3 podzielić na minus 1. Równa się. Czyli na początku robię tak jakby 3 podzielić na 1. To jest oczywiście 3. No i zastanawiam się nad znakiem. To jest liczba ujemna, to jest liczba ujemna. No i pamiętam, że dwie liczby ujemne zawsze dają liczbę dodatnią w mnożeniu i dzieleniu, czyli wynik to plus 3, tak jak nam tutaj zostało. Zobaczmy następne przykłady. Minus 8 podzielić na minus 4. No to znowu na początku 8 dzielę na 4. To jest 2. Zastanawiam się nad znakiem. Minus i minus, czyli w wyniku będzie plus. Zostawiam wynik 2. Zobaczmy przykład troszeczkę trudniejszy. To znaczy 12 podzielić na minus 3 i jeszcze razy minus 5 równa się. Czyli znowu kolejność wykonywania działań. Na początku robimy to dzielenie, czyli 12 podzielić na minus 3. Na początku zastanawiam się, ile by było 12 podzielić na 3. Jest to oczywiście 4. Patrzę, jaki będzie znak. Mamy liczbę dodatnią i liczbę ujemną. Jeśli pamiętamy, to plus i minus mają dać w wyniku liczbę ujemną, czyli minus 4. I przepisuję dalszą część działania, czyli minus 5 równa się. Liczę tak, jakby było 4 razy 5. To jest oczywiście 20. Sprawdzam znak. Tu jest minus i minus. Minus i minus mają dać plus. Stąd wynik to po prostu 20. I to tyle tajemnej wiedzy. Zrobię jeszcze 3 przykłady z ułamkami, żebyś mógł zobaczyć, jak to dokładnie działa przy takich trudniejszych już przykładach. Więc przykład ułamkowy pierwszy. Minus 3 czwarte podzielić, a nie pomnożyć. Wymyśliłem sobie pomnożyć. To niech będzie pomnożyć przez minus 1 i 1 trzecia. Równa się. I teraz tak, w ułamkach proponuję Ci troszeczkę inną taktykę. To znaczy,
na początku zastanowić się, czy wynik będzie, jaki będzie znak wyniku, czyli czy to będzie plus czy minus. Tu mam mnożenie, jest minus i minus, czyli w wyniku będzie plus, tak, dwa minusy. W związku z czym przepisuję to sobie już bez tych minusów. Równa się. Po prostu te minusy już wiem, że one i tak razem dadzą plus, no to ich nie piszę. No i zwykłe mnożenie ułamków, czyli jeżeli mam liczby mieszane, a mam, to zamieniam na ułamki niewłaściwe, tak, 3 razy 1, 3 plus 1, 4. Patrzę sobie na to, mogę sobie coś tam skrócić, no to sobie skrócę czwórki i skrócę sobie trójki. 1 razy 1 to 1, na dole 1 razy 1 to 1, czyli w wyniku otrzymaliśmy 1. Łatwe. Zobaczmy przykład drugi. 7 i 1 druga podzielić na minus 3 i 3 czwarte. Równa się. I znowu na początku spróbujemy odgadnąć, jaki będzie znak tego działania. Tutaj mamy plus, liczbę dodatnią, a tu minus, liczbę ujemną. Plus i minus razem dają minus, czyli będzie minus z przodu. I teraz przepisuję sobie te ułamki już bez żadnych tam znaczków. O, już wiem, że ten plus tutaj i ten minus stąd razem w wyniku ma dać minus. Stąd tego minusa będę pisał już tutaj z przodu, a tu po prostu policzę wartość. No i tak jak dzielenie ułamków. Trzeba pamiętać tylko, żeby o tym minusie tutaj nie zapomnieć go przepisywać. Zamieniam na ułamki niewłaściwe. 15 drugich podzielić na 15 czwartych. Przypomnę, 3 razy 4 razy 3, 12 plus 3, 15. Stąd 15 czwartych. Jak dzieliliśmy ułamki, zamienialiśmy przez mnożenie, przez odwrotność. Czyli pierwsza liczba jest bez zmian, a drugą zamieniamy na mnożenie przez odwrotność. Patrzmy i skracajmy piętnastki. 1, 1. No i na górze mamy 4, 1 razy 4, a na dole 2 razy 1, 2. Żeby nie zapomnieć, jeszcze minus z przodu. A 4 drugie to jest po prostu 2, czyli wynik to minus 2, bo o tym minusie tutaj nie wolno zapomnieć. No i ostatni przykład, to będzie ułamek dziesiętny. Minus 5 setnych podzielić na minus 1 dziesiąta. Tak samo. Jaki będzie znak? Mam liczbę ujemną i liczbę ujemną. Wiem, że dwie liczby ujemne przy dzieleniu zadadzą wynik jako liczbę dodatnią, więc tych minusów już nie piszę. Przepisuję sobie bez nich. Równa się. No i teraz, jeżeli pamiętasz, jak przesuwało się przecinek, to OK, a jeżeli nie, ja będę udawał, że nie, to zamieniam na ułamki zwykłe. Czyli 5 setnych podzielić na 1 dziesiąta. Równa się 5 setnych razy 10 pierwszych setnych, przepraszam, skraca się i mamy w wyniku 5 dziesiątych. Możemy napisać, że to jest 1 druga, albo wrócić i napisać 0,5. Dziękuję.